Oto niedźwiedź bambusowy, którego większość z nas zna pod nazwą panda wielka. Niby drapieżnik, ale jest taki milusi i prawie zawsze żuje bambusa. Fiat Panda 2, no jemu na pewno bliżej jest do żucia bambusa, ale czasami potrafi pokazać swój drapieżny charakter. Przed nami test pandy drugiej generacji. Wy pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał i obserwować nasz profil na Instagramie, a my zaczynamy. Mamy dzisiaj kanciaste auto, które kojarzy się z japońskimi kejkarami. Jednak dla wielu jest to polski samochód, ponieważ był produkowany tylko w Polsce, a nawet silniki diesla powstawały w naszym kraju. Panda z przodu ma niemal kwadratowe światła oraz prosty grill, jakby odrysowany od linijki. Za to zamiast tradycyjnych wlotów mamy tutaj mnóstwo takich malutkich dziurek. Panda z boku to takie małe pudełko, do tego maluteńkie 13-calowe koła. Linia drzwi jest ułożona w taki łuk, chociaż dach idzie tutaj bardziej prosto, pewnie po to, żeby zapewnić odpowiednią ilość miejsca nad głową z tyłu. Ta prostokątna szyba jest tutaj wkomponowana niezbyt zgrabnie i wyznacza nam też wielkość bagażnika. Swoją drogą nie jest on zbyt potężny. Zobaczymy, jak spisze się w teście walizek. Z tyłu mamy duże pionowe lampy sięgające praktycznie linii dachu. Może to inspiracja z Punto albo może nawet z Volvo. Klapa bagażnika jest praktycznie pionowa, dzięki czemu mamy tutaj 5-osobowe auto, które mierzy tylko 3,5 metra. Produkowana od 2003 do 2012 roku z jednym poważnym liftingiem w 2010. A teraz zajrzymy sobie do środka, ale żeby to zrobić, trzeba użyć kluczyka, bo nasz egzemplarz akurat nie ma centralnego zamka. Zapraszam. Wnętrze Pandy jest specyficzne, wygląda trochę jak w takim mikrowanie. Ogólnie materiały są niezwykle twarde, ale trzeba przyznać, że nic tutaj nie skrzypi, więc spasowanie jest świetne. Ten samochód ma jakieś 9 lat na karku, prawie 100 tysięcy przebiegu. Pamiętajmy, że te samochody zwykle robią krótkie przebiegi, więc raczej nie był używany w łatwych warunkach, ale wszystko tutaj się nieźle trzyma, pomimo tego, że wygląda jak z kamienia. Konsola centralna jest wysoka, na górze mamy taką półeczkę, na przykład na telefon czy inne drobnostki. Poniżej radio, no niestety nie jest to radio fabryczne, tylko dokładane przez właściciela, więc nie będziemy się nad nim rozwodzić. Swoją drogą, dawno już nie mieliśmy rozwiązania z wyciąganym panelem. Poniżej kilka przycisków z jednym ciekawym o oznaczeniu City. Znamy to z innych modeli Fiata. Jest to wzmocnienie siły wspomagania, co na pewno docenimy podczas manewrowania w mieście. Po bokach kratki nawiewu, a jeszcze niżej kilka pokręteł od dmuchawy. Dobrze usłyszeliście, nie ma tutaj klimatyzacji, ale nie martwcie się, jest dzisiaj tylko 35 stopni. Gdyby była, to w tym miejscu mielibyśmy funkcję jej załączenia. Dźwignia zmiany biegów jest umieszczona wysoko, pod ręką, trochę jak w vanach, ale w mieście to docenimy, bo tam często te biegi musimy zmieniać. Do tego mamy jeszcze takie praktyczne przestrzenie, taką półeczkę, wyżłobienie na desce rozdzielczej oraz schowek pasażera, który akurat nie jest zamykany, ale jest bardzo głęboki. Uchwyt na kubek, no musicie to zobaczyć z bliska, wygląda trochę jak skarpetka po tygodniu niezmieniania albo po prostu jakiś ukształtowany kawałek materiału położony zaraz na podłodze. Umieścimy w nim kubek, no stoi, ale nie wróżę mu zbyt dobrej przyszłości w tym miejscu. Na temat podłokietnika nie będę się tutaj specjalnie rozgadywał, bo go nie ma po prostu. Kierownica jest szara, surowa, smutna i duża, ale duża nie bez powodu, bo można spotkać egzemplarze bez wspomagania kierownicy i wtedy to manewrowanie powinno być łatwiejsze. Regulowana jest w jednej płaszczyźnie. Zegary są proste i czytelne, ale jak mogłyby być skomplikowane, skoro nie mamy tutaj nawet obrotomierza. Mamy paliwo, prędkość i temperaturę cieczy chłodzącej oraz maluteńki wyświetlacz, na którym zobaczymy godzinę oraz przebieg. Po bokach znajdziemy przyciski, po lewej stronie od regulowania pozycji świateł, a po prawej stronie od zegarka czy kasowania przebiegu dziennego. A teraz przestrzeń. Ogólnie no, można się tutaj poczuć klaustrofobicznie, bo wszystko jest bardzo blisko, jest tutaj wąsko, noga ciągle dotyka tej centralnej części, ale na przykład nad głową mam całkiem niezły zapas. No, fotele nie są wybitnie wygodne, trzymania bocznego też nie mają wyjątkowego, siedzisko jest krótkie, w naszym egzemplarzu nie możemy ich regulować na wysokość, a jedynie przesunąć do przodu, do tyłu lub regulować sobie oparcie. Podłokietniki tutaj na drzwiach też są wykonane z bardzo twardego plastiku, więc jakby rozsiadać się i wygodnie opierać też nie możemy. A w drzwiach znajdziemy taki wąski schowek, o, pomieści na siłę tutaj półlitrową butelkę. Zajrzyjmy do tyłu. Z tyłu, podobnie jak z przodu, mamy korbotronik oraz dużo twardego plastiku.
Do tego szyba nie chowa się praktycznie w 40%, a szkoda. Jeśli chodzi o miejsce, to jak usiądę sam za sobą, to nogi już ugniatają fotel, ale za to nad głową mam całkiem niezły zapas. No nie ma tutaj mowy, żeby usiadły sobie trzy dorosłe osoby i czuły komfort, jeżeli chodzi o szerokość. Teraz uwaga, będzie wątek erotyczny, bo muszę zdjąć tę gustowną zasłonkę i pokazać Wam gumowe, szare zagłówki. Ktoś tutaj się postarał, żeby to zamaskować. A dlaczego o tym mówię? Bo z tyłu mamy trzy miejsca, a tylko dwa zagłówki, więc ten, kto siedzi na środku, nie dość, że będzie miał najmniej wygodnie, to też najmniej bezpiecznie. Fajnie, że jest tutaj kubek, uchwyt na kubek, taki z prawdziwego zdarzenia. I tutaj ten test jest zdany. Kanapę można też złożyć. Co prawda niewiele nam to da, bo będzie bardzo duży uskok do bagażnika, ale za to będzie można przewieźć coś dłuższego. No właśnie. Zajrzyjmy teraz do bagażnika. Pojemność bagażnika to skromne 206 litrów. Nie jest się do niego łatwo dostać. Nie mamy tutaj żadnej rączki. Trzeba po prostu użyć kluczyka. Pewnie w bogatszych wersjach było to łatwiejsze. W środku nie znajdziemy żadnych bajerów. No może poza tym, że półeczka w taki fajny, sprytny sposób się blokuje. Nie ma tutaj sznureczków. No i mamy dwa zaczepy. Do tego pod podłogą pełnowymiarowe koło zapasowe. A teraz czas na praktyczny test walizek. Oto najbardziej optymalne ustawienie. Pamiętajmy, że jest to auto miejskie. A teraz czas na jazdę. Fiat Panda to auto, które zostało stworzone do poruszania się w konkretnych warunkach. Nikt nie kupuje tego samochodu po to, żeby przemierzać duże odległości z dużą prędkością. No, chyba że ten ktoś lubi cierpieć. Przednie zawieszenie to kolumny MacPhersona, a z tyłu mamy belkę skrętną. Czuje się to przy próbie szybkiej zmianie pasa albo przy większych prędkościach. Udziela się wtedy też to, że mamy dość wysokie i wąskie nadwozie. Podmuchy wiatru mogą przyprawić o gęsią skórkę. Jednak w codziennej jeździe w korkach to nie przeszkadza. Za to Panda jest całkiem nieźle przeszklona, do tego ma duże lusterka jak na takie małe auto, z przodu króciutką maskę. Tylna szyba stanowi właściwie krawędź samochodu, więc parkowanie będzie bardzo łatwe. Do tego mamy wcześniej wspomniany tryb City i to auto jest naprawdę bardzo zwrotne. Teraz jeszcze sprawdzę, jak z wygłuszeniem wnętrza. Przy prędkości autostradowej, czyli 140 km na godzinę, decybelomierz wskazał 69,5 dB, czyli całkiem nieźle jak na taką klasę auta. Muszę tylko wyłączyć sobie wentylację, mam nadzieję, że pójdzie szybko, bo zaraz się tutaj ugotuję. Teraz pomiar przy 90 km na godzinę. Wynik w okolicach 63 dB. Ja szybko włączam wentylację, a Wy spójrzcie na tabelę z wynikami naszego testu spalania. Tradycyjnie przeprowadzony na autostradzie, na trasie oraz w mieście. Testujemy egzemplarz z rocznika 2010, a pod maską najsłabszy silnik 1.1 o mocy 54 koni mechanicznych. Do 100 km na godzinę przyspiesza w 15 sekund. Niestety pomiaru elastyczności od 60 do 90 km na godzinę nie wykonamy, ponieważ urządzenie pomiarowe jest zasilane z gniazda zapalniczki, a tutaj takiego gniazda niestety nie mamy. Fiat Panda już dawno ma ze sobą szybką utratę wartości. Właściwie można go kupić za jakieś 2700-3000, a więc jest to auto za jedną wypłatę. Oczywiście wtedy dostaniemy golasa z początku produkcji. Ceny na Otomoto dochodzą do 20 tysięcy, ale od 15 tysięcy możemy już kupić na przykład wersję 100 HP albo 4x4. Panda nie miała wielu wersji silnikowych, ale za to miała wiele wersji specjalnych. Na wszystkie ogłoszenia możecie sprawdzić jak zawsze klikając w prawym górnym rogu. Gama silników jest skromna. Mamy benzynowy silnik 1.1 montowany od początku produkcji, a zarazem najsłabszy. Miał 54 konie mechaniczne. Mocniejszy był 1.2 o mocy 60 lub 69 koni mechanicznych. Był po prostu mniej wolny. Wszystkie to proste 8-zaworowe silniki benzynowe z pośrednim wtryskiem. Niezbyt oszczędne, ale bezawaryjne. Jeśli ktoś chce coś więcej od Pandy, to polecam świetny 1.4-16V w wersji 100 HP o mocy 100 koni mechanicznych. Bardzo mi się podoba, że nie tylko silnik zmieniono, ale też dodano zmienione oraz szersze zderzaki, większą atrapę chłodnicy, spoiler oraz tylny zderzak wyposażony w imitację dyfuzora. Do tego utwardzone zawieszenie oraz 6 biegów. Panda w takiej wersji wygląda jak mała rajdówka i nadaje się do zabawy. Może warto kupić takie auto i poczekać, aż będzie zyskiwać na wartości. Była też wersja Natural Power, czyli na gaz CNG, ale nie ma ona sensu w Polsce, ponieważ jest tylko kilka stacji w kraju. Panda występowała także z silnikiem diesla. Miał on pojemność 1.3 i moc 70 lub 75 koni mechanicznych. Jest to dobrze znana jednostka występująca także w Oplach.
Mocniejszy miał filtr DPF, co raczej nie jest zaletą w dieslach, ale za to nie miał koła dwumasowego. Co do awaryjności, to w jednostkach benzynowych jest całkiem nieźle. Bardziej jesteśmy narażeni na awarię osprzętu niż samego silnika. Może nam pęknąć alternator, potrafi zawieść pompa paliwa. Czasami silniczek krokowy wymaga czyszczenia albo pojawiają się nieszczelności w układzie hamulcowym. Zawieszenie jest mało trwałe, ale proste i tanie w naprawach. Z dieslami będzie troszeczkę gorzej. Nawet jeśli nie mają dwumasowego koła zamachowego, to nadal mają turbinę i wtryski, a mocniejsza wersja ma do tego DPF. Pytanie tylko, czy diesel kalkuluje się do jazdy w mieście? Ewentualnie jak ktoś pokonuje codziennie kilkadziesiąt kilometrów do pracy. W wersjach z DPF polecam być czujnym i sprawdzać poziom oleju silnikowego. Diesel też wolniej się nagrzewa, więc na krótkie trasy raczej benzyna. Podsumowując, lista awarii w Pandzie jest dosyć długa, ale pamiętajmy, że większość z nich nie przerwie naszej podróży, a szczególnie w wersjach z silnikiem benzynowym będą one tanie i proste w naprawie. Spójrzmy jeszcze na tabelę kosztów. Najpierw koszty przeglądu zerowego, a następnie koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. A teraz trzy rzeczy, które spodobały nam się w tym modelu. Po pierwsze, mierzy tylko 3,5 metra, a ma 5 miejsc i 5 drzwi. Tak wiele na tak niewielkiej przestrzeni. Po drugie, jest tani w zakupie i serwisowaniu. I po trzecie, każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy tutaj silniki, które nadają się do miasta, na tor i na trasę. Trzy rzeczy, które mogą wkurzać w tym modelu. Po pierwsze, niska jakość wykończenia wnętrza. Po drugie, sporo egzemplarzy jest w złym stanie, a o białe strzały z kratką to już w ogóle nikt nie dbał. I po trzecie, rynek wtórny jest pełen samochodów z najsłabszymi silnikami benzynowymi, a do nich trzeba mieć dużo cierpliwości. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał. Napiszcie także w komentarzu, jak Wam się podoba Fiat Panda 2. No i spotykamy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć. Prawie zawsze żuję bambusa. Fiat Panda 2, no jemu na pewno jest bliżej do żucia bambusa niż do... Bambusem się zakrzusiłeś. Przepraszam, bambusik.